Azja Centralna, chociaż położona w geograficznym środku kontynentu, zazwyczaj pozostawała na obrzeżach wielkich mocarstw. Mimo to od wieków walczono o ten region położony na szlaku handlowym łączącym Europę i Azję. Rozległe terytorium Azji Centralnej przez długi czas było zależne od Rosji. Moskwa już od początku XVIII wieku wkroczyła na stepy kazachskie, a jej ekspansja w Azji Centralnej zakończyła się u schyłku XIX wieku podporządkowaniem plemion turkmeńskich. Po powstaniu Związku Radzieckiego Azja Centralna weszła w skład tego totalitarnego państwa. Utworzono w regionie 5 republik narodowych i przeprowadzono intensywną urbanizację, rozbudowę przemysłu, kolektywizację rolnictwa, promowano także ateizację społeczeństw islamskich. W latach 80. uaktywniły się ruchy zmierzające do poszerzenia autonomii narodów regionu. W 1991 roku wszystkie republiki uzyskały niepodległość. Władze w nich zachowały jednak elity komunistyczne. Skupiły się one na poszerzaniu własnych wpływów i zwalczaniu opozycji, zwłaszcza islamskiej. W Tadżykistanie doszło do otwartego konfliktu pomiędzy komunistami a opozycją islamską. Przerodził się on w trwającą 5 lat wojnę domową, zakończoną traktatem pokojowym i podziałem władzy. Jednak z czasem wzrosła dominacja elit skupionych wokół prezydenta, zwalczającego opozycję islamską. Również w Kirgistanie dochodziło do częstych wybuchów niezadowolenia społecznego skierowanych przeciw autorytarnym przywódcom. Dwukrotnie przyczyniły się one do obalenia urzędujących prezydentów, reprezentujących skonfliktowane ze sobą regiony. Konflikty polityczne i religijne regionu ogniskują się w Kotlinie Fergańskiej, podzielonej pomiędzy trzy państwa – Kirgistan, Tadżykistan oraz Uzbekistan. Sztucznie wyznaczone granice i przemieszanie ludności sprzyjają tam konfliktom etnicznym i religijnym. Bieda i bezrobocie w przeludnionym regionie rodzi z kolei antagonizmy polityczne. Silny wpływ na państwa Azji Centralnej posiada Rosja. Oddziałuje ona na region za pośrednictwem wspólnot niepodległych państw. Do niedawna Rosja była głównym partnerem handlowym tamtejszych republik. Obecnie stara się utrzymać dominację w wydobyciu i transporcie ropy i gazu z regionu. Moskwa wspiera też miejscowych przywódców autorytarnych. Na początku XXI wieku o wpływy w Azji Centralnej zaczęły zabiegać Stany Zjednoczone. W 2001 roku w obliczu wojny w Afganistanie USA rozpoczęło bliską współpracę z Uzbekistanem i Kirgistanem, gdzie powstały amerykańskie bazy wojskowe. Jednak krytyka ze strony Waszyngtonu kierowana wobec autorytarnych prezydentów w regionie ogranicza możliwości ekspansji USA. Coraz większe zainteresowanie obecnością w Azji Centralnej wyrażają sąsiadujące z regionem Chiny. Inwestują one zwłaszcza w wydobycie surowców energetycznych i ich transport na własne terytorium. Krajem najbardziej uzależnionym od chińskich inwestycji jest Tadżykistan.